Jedną z rzeczy, które uwielbiam w grach Pokémon, jest możliwość używania moich ulubionych stworków na przestrzeni różnych generacji. Oczywiście nie mówię o łapaniu tego samego Pokémona w innej grze, a o przesyłaniu mojego ulubieńca do nowej gry. To znaczy, jeżeli w niej jest, ósma generacja trochę ten trend uwzględniania wszystkich Pokémonów przerwała, ale w każdym razie prezentuję wam, jak wygląda transfer Pokémonów między wszystkimi generacjami. Przeniesienie Pokémonów z pierwszej generacji gier do drugiej generacji gier działa trochę inaczej niż w każdym innym przypadku, ponieważ nie do końca przynosimy swoje Pokémony, a się nimi wymieniamy. Po porozmawianiu z Billem w grach drugiej generacji i z jakiegoś powodu odczekaniu 24 godzin, odblokujemy w centrum Pokémon machinę czasu. Pozwoli nam ona wymienić się Pokémonami z Game Boyem z włożoną grą pierwszej generacji tak długo, jak nie posiadamy w drużynie Pokémona z Johto, ani żaden z Pokémonów nie zna ruchu dodanego w Gold, Silver oraz Crystal. Jest to sprytny sposób na szukanie gier pierwszej generacji, że są podłączone do konsoli z Pokémon Red, Blue lub Yellow. Sposób przesyłania Pokémonów między generacją drugą a trzecią też jest inny od każdego innego, bo nie istnieje. Niestety wszystkie Pokémony zebrane w pierwszych dwóch generacjach gier na oryginalnych konsolach na zawsze na nich utknęły. Na szczęście jest to pierwszy oraz ostatni raz, kiedy taka sytuacja miała miejsce. Aby przesłać Pokémony z generacji trzeciej do czwartej, potrzebny jest Nintendo DS. Ale nie jakikolwiek DS, konkretnie chodzi o oryginalnego DS-a lub DS-a Lite, bo są to jedyne dwie wersje tej konsoli, które mają potrzebne nam wejście na gry z Game Boya. Po ukończeniu gry i otrzymaniu National Dexu, możemy udać się do miejsca znanego jako Palpark. Jeżeli w slocie na grę z Game Boya mamy włożoną którąkolwiek grę z generacji trzeciej, dostaniemy możliwość wybrania z komputera 6 Pokémonów, które chcemy przenieść. Kiedy już je wybierzemy, będziemy mogli wejść do parku i je indywidualnie złapać. Nie jest to najszybszy sposób na transfer Pokémonów i nie polepsza tego fakt, że gra pozwala ci to zrobić tylko raz dziennie. Generacja czwarta i piąta istnieją na tej samej konsoli, co trochę ułatwia sprawę. Tym razem potrzebujemy dwóch jakichkolwiek DS-ów. Jeden z grą piątej generacji i jeden z grą generacji czwartej. W Pokémon Black, White i ich sequelach na drodze 15 znajduje się laboratorium, które pozwoli ci na użycie funkcji Pocket Transfer. Po jej aktywacji DS z grą poprzedniej generacji może użyć wbudowanej w konsolę funkcji Download Play, pozwalającą połączyć się z drugą konsolą. Potem gracz może wybrać 6 Pokémonów z komputera, które chciałby przesłać. Kiedy już to zrobi, w grze piątej generacji rozpocznie się gierka w łapanie wybranych Pokémonów poprzez strzelanie w nie pokeblami z procy. Wciąż jest to całkiem powolny proces, ale zdecydowanie do tej pory najszybszy. Z generacją szóstą nastała modernizacja sposobu przenoszenia oraz przechowywania Pokémonów. Same gry nie posiadały już żadnych specjalnych lokacji czy funkcji mających złączyć ze sobą dwie różne generacje. Zamiast tego powstały osobne do tego aplikacje, które można pobrać z e-shopu, znajdującego się na 3DS-ie sklepiku Nintendo. Aby móc przesłać Pokémony z generacji piątej do szóstej, będziemy potrzebować dwóch różnych aplikacji. Pierwszą jest Pokémon Transporter, który będzie w stanie przenieść pierwszy boks Pokémonów złożonej do 3DS-a gry piątej generacji. Te Pokémony nie zostaną przeniesione jednak do gier szóstej generacji, a do drugiej aplikacji Pokémon Bank. Pokémon Bank to serwis, który za roczną opłatą 5 euro pozwala ci przechowywać do 3000 Pokémonów w chmurze. Jeżeli twoja subskrypcja się skończy, twoje Pokémony nie przepadną, po prostu nie będziesz mógł tam wsadzać nowych stworków. Aplikacja ta działa jako most między generacją 5 i 6 oraz 7. Wszystkie gry Pokémon, które wyszły na 3DS-a, są kompatybilne z tą aplikacją i mogą wkładać do niej Pokémony. Oczywiście każda gra może wyjmować z tej aplikacji jedynie Pokémony, które w danej grze istnieją, więc nie będziesz mógł wsadzić Rowleta do Pokémon X. Dodatkowo w 3DS-owym e-shopie dostępne są również Pokémon Red, Blue, Yellow, Gold, Silver i Crystal, które również są z Pokémon Bankiem kompatybilne, co oznacza, że wreszcie gry pierwszych dwóch generacji nie są odcięte od reszty. Jednakże, i to jest bardzo ważne, 27 marca 2023 roku e-shop zostanie zamknięty. Kiedy to nastąpi, nie będzie możliwości pobrania z niego niczego, nawet darmowych aplikacji, więc jeżeli posiadacie 3DS-a, polecam nie zwlekać i pobrać Pokémon Bank i Pokémon Transporter, póki możecie. Dodatkowo, tego samego dnia usługi Pokémon Bank staną się darmowe i nie będą wymagały żadnych opłat. Teraz pytanie, jak przesłać Pokémony z 3DS-a na Switcha? Odpowiedzią jest dzięki nowej aplikacji dostępnej na telefony oraz nową konsolę Nintendo zwaną Pokémon Home. Pełni ona tę samą funkcję co Pokémon Bank i również wymaga płatnej subskrypcji, aby odblokować pełnię jej możliwości. Poza przechowywaniem Pokémonów, aplikacja ta pozwala ci również na wymienianie się z nieznajomymi oraz znajomymi i korzystanie z Global Trade System. Aby przesłać Pokémony z banku do domu, będziesz potrzebował swojego 3DS-a i Switcha. W banku musisz wybrać funkcję przesyłania Pokémonów do Home i z Home wybrać opcję odebrania Pokémonów z banku. Pokémony w Pokémon Home mogą zostać przetransportowane do każdej gry Pokémon na Switchu, tak długo jak istnieją w Pokédexie tej gry. Pokémon Scarlet i Violet nie są jeszcze kompatybilne z aplikacją, ale aktualizacja w niedalekiej przyszłości otworzy wrota Pokémonom również i do tej gry. Wszystkie Pokémony wyjęte z Home mogą oczywiście do niego wrócić i poza tym Home pozwala również na wyjmowanie Pokémonów z Pokémon Go. I tak oto prezentuje się transfer między wszystkimi generacjami gier Pokémon. Po więcej nowości, ciekawostek i wszystkiego innego o Pokémonach zachęcam do subskrypcji kanału. Do usłyszenia w następnym materiale.